Siemanko wszystkim. Dzisiaj Wam pokażę, jak rozbroić tak oto chińską głowicę od Crossa 125 w silniku z oznaczeniem FMB 139, FMI 154. Dobra, na początek to co? Musimy odkręcić te dwie śrubki od adaptera. Fajta. Dobra, ok, gdy już odkręcimy, musimy wyciągnąć dwa bolce, które są tutaj i tutaj. Żeby to zrobić, możemy użyć sobie takiego płaskiego śrubokręta, dopasowanego tak mniej więcej do tego stworzenia. Po prostu wciskamy mocniej, dociskamy i on powinien wyjść. Drugi sposób to jest śruba ósemka. Możemy sobie włożyć śrubę ósemkę, troszkę wkręcić i on tak samo powinien wyjść. Co następnie? Możemy sobie odkręcić korki od zaworów, kluczyk 17. No i dobra. No i następnie wyciągamy koniki zaworowe. Dobra, teraz sobie możemy wyciągnąć kawałek rozrządu. Okej. No i teraz co musimy? Musimy wyciągnąć zawory. Żeby to zrobić, ja sobie użyję takiego klucza nasadowego. No i po prostu trzeba te grzybki. Są te grzybki, trzeba po prostu ściągnąć zawory. Jak to zrobić? No ja mam tutaj takie drewnienko, żeby sobie podłożyć pod zawory, żeby one po prostu nie wyskakiwały, jak będę dociskał. Kładziemy. Takim kluczem właśnie. Musimy sobie wcisnąć tutaj te zawory. Tak, dość mocno. Okej. Zaworek wyszedł ładnie. No dobrze, teraz sobie wyciągniemy zawór sący. Samo dociskamy kluczem. Ładnie sobie wyszedł. Jak widzimy, głowica jest już rozbrojona.
W następnym filmie pokażę Wam, jak docierać zawory w takiej oto gulicy. We'll be right back.